Chodź tu, bo ludzie mówią, że dawno cię nie było i że z tobą nie nagrywam już. No to nieprawda, zobaczcie, on istnieje. On tu jest, tylko on śpi, wiecie? No. Dobra. Posiedzisz trochę? No weź posiedź trochę na kadrze. Bo później mi hejtują, że nie ma kota. No chodź, o, na rączki, tak, weźmiemy kotyczka. O, dobrze. On mnie liże po mordzie. No. Czekaj, muszę zooma zrobić trochę. Co by było gdyby? Murzyn w horrorze nie ginął jako pierwszy. Gdyby Murzyn nie umarł na początku horroru, to na koniec zdjąłby przebranie i okazałoby się, że jest biały. Kot właśnie atakuje mikrofon. Idź spać. Bo nie będą nic słyszeć, no kurwa, jak ty, co ty myślisz? To jest mikrofon, tak? Mówi się do mikrofonu albo się miauczy. Tak jak ty miauczysz, koty miauczą, no. Mogłoby się okazać, że Murzyn tak naprawdę jest wspólnikiem mordercy, a udaje przyjaciela, znajomego, sąsiada, sprzątaczkę, kurwa kogokolwiek, w ramach jakiejś zemsty na swoich ofiarach. Przeprowadzałby się ciągle w nowe miejsca, szukając potencjalnych ofiar, zaprzyjaźniał się z nimi, potem wpadałby jego ziomek morderca, udając, że chce pozabijać wszystkich, a pod koniec Murzyn pokazuje swoje prawdziwe oblicze i zabija ostatnią osobę z całej rodziny, wyjawiając jej pewnie jakieś traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa. Tak, to by było spoko. Jest okej. To by zginął na samym końcu. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Gdyby Murzyni nie ginęli na początku filmów, to zginęliby drudzy, lub gdyby przeżyli, to mielibyśmy dzisiaj za dużo raperów. Sugerujesz, że Murzyn rapuje, tak? Z oponą na szyi albo z łańcuchem? No dobra. Gdyby Murzyn nie ginął pierwszy, najprawdopodobniej byłby on mordercą. To jest chyba jedno z takich najciekawszych rozwiązań w ogóle, moim zdaniem. Pierwsza zginęłaby dziewczyna Murzyna, albo na jej oczach, po czym zginąłby on, albo znalazłby ją zmasakrowaną i wtedy by zginął. Gdyby Murzyn nie ginął jako pierwszy, w filmie byłoby 10 razy więcej wulgaryzmów, bo Murzyni zawsze najwięcej klnął. No kurwa, nie wiem w sumie. Czy tylko ja bardzo lubię ten głos klnących Murzynów? Nie. Murzyn powiedziałby pierdolonemu mordercy, że go kurwa zajebie pieprzonymi gołymi rękoma i by to zrobił, a później poszedłby siedzieć. Lub pozabijałby policjantów i założyłby murzyński gang. Grubo, grubo. Horror zamieniłby się w film sensacyjny o przestępczym życiu murzyńskich gangów. Nie wiem, co masz z tymi gangami, ale spoko, czarno to widzę, wiesz? Stałby się pełnoprawnym bohaterem filmu. Mógłby zabić jakiegoś mordercę, który by go gonił po polu bawełny. Ojej, tak. Gdyby Murzyn nie ginął na samym początku, pewnie zginęłaby ta 5 IQ seksowna blondyna, co by automatycznie odbierało sens dalszemu oglądaniu temu filmu. Że niby blondynki są głupie, tak? No dobra. Gdyby Murzyni nie ginęli na początku, to morderca by nie mordował, ponieważ Murzyn zawsze ginie pierwszy. No chyba, że byłby jakiś magiczny rebel morderca. To by ginął najpierw Chińczyk z niewiadomych przyczyn, a Murzyn byłby głównym mordercą. Popcił DJ. Murzyn uratowałby wszystkich czarną magią, a tak serio to nic, film by trwał dalej. Ale żarcik. Czarna magia, Murzyni. Przypadek? Gdyby Murzyn nie ginął jako pierwszy, to umarłaby blondynka z dekoltem. A jakby nie miała dekoltu, to by nie umarła, okej. To na pewno nie byłby film Uciekaj, XD. XD, no faktycznie. Kręciliby film z samymi Murzynami i wszyscy umarliby na początku, a reszta filmu byłaby poświęcona historii każdego Murzyna po kolei. Ortografia na poziomie, naprawdę. No poświęcona woda, jeszcze dobrze, że nie. I Murzyn przez rzy z kropką naprawdę mnie potargało na psychice. Horror kręciliby Arabi, Azjaci, Polacy. Arabi? Nie, chyba nie. Lub inne kraje, w których nie ma razem czarnoskórych. Ponieważ prawie we wszystkich horrorach Murzyn przez rzy z kropką ginie pierwszy, jakby nie ginął, to by nie było 95% horrorów i wszyscy przerzuciliby się na polskie seriale paradokumentalne typu Ukryta Prawda czy Szpital, które same w sobie są horrorami. Nie są horrorami i ta statystyka jest też wyssana z palca, drogi kolego. Murzyn przez rzy z kropką w filmie byłby pomalowanym białasem i oszukałby system i sam zabiłby mordercę. Ale jakiś fan tego pierwszego mordercy zabiłby tego, niby Murzyna przez rzy z kropką, ale jakiś fan lub kolega zabiłby tego, a kto... Kurwa, nie da się tego przeczytać po prostu, sami sobie dokończcie, nie? Bo nie da się tego odczytać. Amerykańskie kino by upadło. Twoja mama by prędzej upadła, jakby Murzyn nie ginął pierwszy, no ale dobra. Nie, to już było. Temat kolejnego nie. Gdyby Murzyn nie umarł jako pierwszy, później w filmie, gdy się ściemni, nie byłoby go widać i by jedyny przeżył. Chyba, żeby się uśmiechnął, wtedy zęby by było. No okej, widać, nie? Byłby magicznym Murzynem i żaden demon, i żaden zabójca nie potrafiłby go zabić. Potem okazałoby się, że jest też magiczny, niezniszczalny Chińczyk. Obaj magowie zaczęliby mordować normalnych ludzi, a zostawiliby Murzynów i Chińczyków. Twoja wizja mi nie leży. Murzyn by się obraził.
Wyciągnąłby Gnata i wszystkich zajebał. XD. Gdyby Murzyn nie zginął na samym początku, to pewnie nie zginąłby wcale. Albo dopiero pod koniec, albo pojawiłby się morderca, rasista i by go zabił później, dwukropek P. Jakby Murzyn nie umierałby pierwszy, ta konstrukcja zdania, to pewnie w obsadzie nikogo czarnego by nie było. Ale dlaczego nie? Gdyby Murzyni nie ginęli na samym początku, to horror miałby aspekt rasistowski. Grupka przyjaciół, a jeden z nich czarnoskóry, pojechaliby na wypad do lasu, impreza, chlanie i te sprawy. Jak wiadomo, Murzyni szybko biegają, więc morderca by go nie dopadł. Dziwnym trafem przeżyłby jeszcze jego biały kolega. Na miejscu zdarzenia pojawiła się by policja, która oskarżyłaby Murzyna o zabójstwo swoich kolegów, gdyż on miał ślady krwi na rękach. Jego kolega zostałby uniewinniony, co okazałoby się najgorszą wpadką sędzi. Biały kolega był przez cały czas mordercą i w ten sposób powstałaby kontynuacja owego filmu. Profity za film muszą się zgadzać, a następne części napełniają portfel reżysera. That's the point, bro! You are fucking genius, man! To pewnie wszyscy mieliby do niego zaufanie, a on zajebałby każdego z osobna XD. I by się cieszył ze swojej przebiegłości i śmiał z ich głupot, a oni wszyscy zdechliby XD. Małe X, duże D. Wtedy powstawałyby tylko kolejne części Uciekaj. No, coś z tym Uciekaj tutaj się... Musicie mieć rację, coś jest na rzeczy, nie? Skoro już druga osoba o tym pisze. Panie Rekino Zjadzie. Gdyby Murzyn nie zginął na początku filmu, to byłby najzajebistszym bohaterem horroru. Jako jedyny by przeżył, XD. Murzyni są spoko, dwukropek P. Ta jasne. Gdyby Murzyn nie ginął na początku, to prawdopodobnie żyłby dalej. Brawo, brawo kurwa. Brawo, brawo jak klaszczę teraz jak w Familiadzie i jak w końcówce serbskiego filmu. Po prostu Einstein odcinka, no geniusz. Storm.pl. Zginąłby na końcu, a zasady rządzące całym wszechświatem zostałyby złamane. XD, duże X, duże D. To pierwszego zajebaliby Chińczyka. Co wy macie do tych Chińczyków? Wtedy Murzyn by przypakował i wpierdolił mordercy XD. Napakowany Murzyn to jest coś. Dużo tych XD dzisiaj. Murzyn zastrzeliłby mordercy swoim kutasem, dwukropek gwiazdka. Ale że jak? Że masz na myśli, że kamszotem? Bo nie rozumiem do końca, no ale spoko. Droga Aniu, chyba za dużo Pornhuba, co? A propos tematu, gdyby Murzyni nie ginęli na początku, to jako jedyni by przeżyli, ponieważ szybko biegają i z pewnością spierdoliliby mordercy. Czyli sugerujecie, że Murzyni są szybci, tak? Szybsi od zwykłych ludzi. Może są, no nie wiem, no nie znam się na tym aż tak. To wtedy by wyciągnął swojego dużego fiuta i zabił wszystkich. Przynajmniej nie zastrzelił fiutem, no ale tak jak tamten poprzedni komentarz. No tak, w sumie mógłby tym swoim czarnym Kongo trochę zrobić tutaj sielankę w sumie, nie? Czemu nie? Czemu nie? Wystarczyłoby, żeby się tylko w kółko zakręcił i by wszystko tak, wszystkich by tak ścięło, wiecie, tak jak kurwa jakimś, nie wiem, taki wiecie, obracający się tasek. Murzyn w kółko się kręci i ścina głowy swoim penisodrągiem, nie? No okej, okej. Gdyby Murzyn nie ginął w każdym horrorze, to byłoby przeludnienie. A jakbyś oglądał w nocy horror, to mieszaliby się z tłem, hihi, hihi. Pamiętaj, że dla Murzyna to my jesteśmy czarni. Nie, nie jesteśmy czarni dla Murzyna, ale... Nie rozumiem sensu twojego komentarza, bo już jeden był taki podobny i miał sens, że jak w filmie się ściemni, to Murzyna nie widać, a jak ja bym oglądał horror w nocy, to Murzyn mi by się zmieszał z tłem. Dlaczego? Przecież film byłby nadal w takiej samej kolorystyce, więc to na filmie by musiało być ciemniej, a nie na podwórku za moim oknem, tak? Więc nie, to nie ma sensu. Zamknęliby reżysera za rasizm, bo co Murzyn gorszy, to nie może zginąć na początku? Jeżeli chodzi o ten odcinek, to już wszystkie komentarze, a pod tym filmikiem piszcie... Co by było gdyby? Ludzie w horrorach gore byliby masochistami. Jeżeli ktoś z was nie wie, co to znaczy gore, albo co to jest masochista, albo kto to jest, to sobie zgooglujcie, nie? I wtedy będziecie wiedzieć. Także piszcie w komentarzach i niedługo kolejny odcinek serii. Do zobaczenia. Kocie, chodź się pożegnać, bo zostało 10 sekund pamięci. Hej, 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 kotek się żegna. Bye, 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 bye.